mamy ze Stryszawy przyjechała do nas Anna Pituła Jela Aniu. A ty... A ja powiem ci, niczego sobie jest. A to się będę miał gadywać, bo ja już chłopa, wiecie, tu pieniędzy... Jest tu? Cuć pieniądze. Ode mnie? A ty miał ode mnie, bo ja szukam. Ty się nie pomyl. Ja szukam dopiero. Jak będzie pokolony Jezus Chrystus, moje kolanice, szanowno, komisja, śledco, ty z witą, moi drodzy, moi pikni. Ja bym tu przysła powiedzieć tak moją historię, słuchajcie, teraz tragedię w sumie wam powiem. Bo to się mnie tyczyło, bo ja poszła za chłopa, jak już miała lot 29. No to ono na Stryszawie to jest taka sakramencko staropanna. To ono tak od odszału. I moja babka Hela, co to słuchajcie, mnie nawet z testamenta wykreśliła, że ani szans nie mam na chłopa, na kawalera, ani nawet na tego Franka, co siedzi pod GS-em, szans nie mam żadnych. No bo wiecie, dla mojej babki Heli to takie najważniejsze, co baba powinna mieć, to jest hektary, kwiotki koło łobyjścia i wykupiono kwaterę na cmentarzu. No i od tego nie miała nic, no wielki zad. No ale jak ta babka próbowała, próbowała, słuchajcie, moi krańcy, do świętej Ryty się modliła, ręce składała, bo ona jest, wiecie, od tych spraw beznadziejnych. Czyli mnie babka w tej kategorii trzymała. Ale ją w ogóle, słuchajcie, nie czuła potrzeby, co by chłopa mieć. Ja chciała po świecie pojeździć, ja chciała rajzować w prawo, w lewo, tego poznać, tamtego poznać. Ja miała taki, słuchajcie, typ chłopa jak Ponficek, ale on mnie jak ciągnik. Ta, albo taki, o, taki Żebrowski, albo taki doktor Burski. O taki, o to ja chciała, ewentualnie Misiewicz Tyżdy przesę. A tu mnie babka wysyła na łożynek, no Chryste Panie, no ale sobie myślę, no tu znowu, jak chciało się kalwar, to trzeba śpiewać. No i chyba się święto Rita dogadała ze świętym Antonim, bo mnie tego chłopa znaleźli. Słuchajcie, no cudów nie było, bo chłop jak chłop, no dwie nogi, dwie ręce, dwa zęby. Niespecjalny był, powiem wam, no i tym ze boskim trochę i babconym cościem trafił mi się z cerbaty Józek. Tak, ze weseliśko wyznaczyli, słuchajcie, zaraz jakoś i tak po zielonych świątkach, no i co było tego wszystkiego przypilnować. No to ja miała suknię ślubną z pociotce Maryśce, słuchajcie, wielka była jak spadochron. Teraz bywa dobra. Zaś miała zopasko piękno po mojej matuli. No i tak se tybetko kupiła za swoje, mówię, nie będę babkę na koszta naciągać. No i oprócz tego moi rodzice nakupowali gorzołecki, co się tam nakupowali, resztę napędzili, aby nie musieli wiedzieć wszyscy. No i oprócz tego to się Józkowi dostało, co by no obrączki kupić, no i ło, wesele być. Matko Bosko, ja z tej ceremonii, słuchajcie, to niewiele pamiętam. Niezek była wzruszona, no Matko Bosko, ale organista tak jasny pierun piął, jak z tego pianym po szybie. Chryste Panie, po tym to ino było gorsze. Świadkowie pijani, starosta weselny pijany, krześni pijani. Ja se myślę, no chyba mnie tu z nerwów poraz wrywa, bo nie wytrzymam, to miał być najpiękniejszy w moim życiu dzień. Północ wybiją, łocze piny. I ona poczekała całe moje życie, po koleżankach pacłak, po kumeskach pacłak, to najpiękniejsze wydarzenie, słuchajcie. No, miało być pięknie, miał być czepiec, wionek miał stracić, baby mnie z kumory miały wyprowadzić do męża mojego pięknego. A co się okazało? Że my mieli współczesne łocze piny. Mało tego, że nie mogliśmy Józka odczepić od flaszki, potem my nie mogli odczepić świadkowej od Józka, a na sam koniec nie mogli nie odczepić od świadkowej. Mało tego, słuchajcie, kapela zagrała na te łoczepiny. Niebec, Hanuś, niebec, idzie ku dobrymu, teraz odda dzwonek swojemu lubymu. Słuchajcie, jak mnie ślak od środka nie potargał, to myślę, ja wam tu odśpiewam. A miała kci owianków, taką wielką kupę, teraz mnie możecie pocałować. Co? Słuchajcie, ale powiem wam ciekawostką. Nocy poślubnej tyz nie był. Poważnie. Słuchajcie, Józkowi się śniło, że umarł. Skoda, że się nie śniło. Słuchajcie, śniło mu się, że umarł, no i poszedł do nieba. No kasł on do nieba, myślę, że no ale święto Rita cuda już porobiła raz, to się może wetka, a i drugi. No i słuchajcie, poszedł do nieba i tam godo do świętego Piotra. Święty Pietrze, Matko Boska, a ty jeszcze nie skonsumował
co święty Piotr go do no, Józek! Mogę mieć iść na rynkę, zejdzie z narzim. Albo jako pies, albo jako kura. Józek zebrył głupi już od dawna, to se myślił, no pies, no co to taki pies? Chodzi tu łopsy, tam łopsy, to nie jest robota dla mnie, ja jestem bardzo ślochetny. Zejdą święty piecze jako kura. No co ona tam robi? Nóżką grzebnie, tu łokonkiem rusy, tam rusy łokonkiem. Dobry! No i setra, boskie święte na to ziemię, słuchajcie, jako ta kura. No i chodzi tam nóżką grzebnie, tam pa, pa, tam robi, tam pa, pa, tu dziubnie ziorko, tam dziubnie ziorko. No robota wymarzona. Ale przy setce, co by to jojko znieśło? No to Józek ze był sprytny, podchodzi po tej drugiej kurze, co już taka była doświadczona i od ty! Kura, jak się to jojko niesie? A kura mu gada, słuchaj se Józek, rozstawiasz se nogi szeroko, nadymasz się i ciśniesz, ciśniesz, ciśnie. No dobrze, że się obudziła w porę, bo by mi całe prześcieradło zastrął. I powiem wam, moi kochani, jakieście są panny, albośście są kawalerowie, to się trzymajcie tego stanu, bo z tego są ino same problemy, słuchajcie. Jako ja bym była dziś szczęśliwa, jako ja bym była bogata dzisiaj. A tak, Józek siedzi biedny w kumorze, bo ja się go boję wypuścić teraz, słuchajcie, bo to jest waryjo. Roz go wypuściła, słuchajcie, roz! Wysadł z kumory, miał gnojówko wywieźć. Na ze on jeździ, słuchajcie, ino w stanie wskazującym, no bo łokowita akurat nie w tych, w tych piwnicach. I zaprzęgnął konia, zaprzęgnął beckę, jedzie. Halt, policjant mu godo. On widział trzech policjantów. Panie policjantu! Już nie przekroczę prędkości. Powiedzmy, a co tam jedziecie z tyłu? Sok z banana. Policja nawet, słuchajcie, nawet na strzeżawie bananów nie ma, bo to nie jest Ameryka, słuchajcie, w Chicago to ja bym zrozumiała, na strzeżawie banany, no dajcie spokój. I goda, ale dajcie się napić, nie! Dajcie się napić, kapecko, sok z banana, wieziecie, taka atrakcja się, nie! Józku, dajcie się napić, bo wam mandat w pieprze, nie! Chodźcie za mala do picie. Napił się, osmakował się, a Józek do konia, wio banan, wio! Same tragedie, moje kańcy. Ja bym wam tu jeszcze dowie, co na go dała, ale mnie tu chumisja i tu placki z knu nie będę gadać. Jak będziecie chcieli, to wam jeszcze przyjadę, zarobił, opowiem, ale wam życzę zdrowia, zdrowia, jeszcze roz pieniędzy.